Siemanko, siemanko, dzień dobry wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś spod siedziby Just Cars, właśnie Urus odjechał. Już byłem blisko, żeby zapytać o to, czy dzisiaj może Lambo nie wziąć, ale jest coś według mnie, przynajmniej prywatnie, coś jeszcze ciekawszego, czyli Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Ponad 700 koni w SUV-ie, robi mocną robotę, już nieraz pokazywałem wam w swoim programie, ale dziś skupimy się na tym konkretnym egzemplarzu. Chciałem go wziąć, żeby przekonać się, czy to jest dla mnie dobre auto prywatnie. A tak w tym momencie uderzam, w tym temacie. Słuchajcie, to jest SUV, bardzo duży, jest autem bardzo bezpiecznym. Jak jeździłem nim ile? Rok temu? Półtora roku temu? Na Uberze nawet nagrałem materiał, możecie sobie zobaczyć. Miałem wrażenie, że nie ma lepszego SUV-a. Naprawdę dobrze mi się siedziało w tym aucie. Ma bardzo dobre właściwości jezdne. Ma dobre dźwięki przede wszystkim. Najlepszy z najlepszych silników, czyli 6,2 litra na kompresorze. Ja wam wytłumaczę, dlaczego to jest najlepszy silnik świata. Zapinamy pasy, zdejmujemy kurtkę, bo już się auto nagrzewa. Kurczę, cudowny. Ja naprawdę kocham swoją pracę. Bo to jest moja praca, ale często zapominam, bo traktuję to jako czystą pasję, która jest tak naprawdę moim życiem. Praca jest na tyle cudowna, że słuchajcie, podjeżdżam do firmy, nagle, totalnie przypadkowo udało się, żeby kolejny dzień filmów, daily vlogów listopadowych zrobić z Jeepem Grand Cherokee Trackhawkiem. Cudowna sprawa. Słuchajcie, auto ma 707, albo nie wiem, czy to nie jest europejska wersja, bo tutaj licznik jest w kilometrach. Auto jest bardzo wygodne. Ja uwielbiam tym autem po prostu jeździć. Jak miałem wcześniej na kilka dni ten samochód, to on był jeszcze troszeczkę dorobiony z mocą. Tam miał 755 koni, ale seria też wystarczy. I zastanawiam się nad tym, czy auto jest warte swojej ceny. Tego w sumie już... A ile kosztuje? Zaraz sprawdzę to w sumie. 300 tysięcy. Do 450, do 500, ujku, a ten to nawet chyba porobiony jest. Samochód swego czasu był, pamiętam, jednym z najszybszych, jak nie najszybszym, chyba najszybszym seryjnie produkowanym SUV-em i takim, że leciutko dodaje gazu i już kamera leci, słuchajcie. I swoją drogą to jest w swojej klasie chyba najtańszy z tych SUV-ów. Europejskie auta w ogóle totalnie poza cenami Trackhawka i nawet biorąc pod uwagę nowe auta odbrane z salonu, to żaden samochód z tą mocą, z tymi gabarytami, z tym wyposażeniem nie będzie taki tani. To jest piękne właśnie. Wersja z panoramicznym dachem, jak będziecie chcieli przed świętami choinkę zabrać, możecie ją spakować do środka i jechać tak przez miasto do domu, bo tutaj o kurde, kurde, tutaj mamy gałkę do zmiany trybów i teraz mamy na przykład tryb sport z flagą mety, jest jeszcze track z linią startu. No dobrze, od 50, o w dupę, i to jest jeden bieg. Dobrze, czekajcie, muszę schamować. Za to kocham te samochody, są bardzo mocne, a jednocześnie komfortowe. Naprawdę nie bałbym się dać swojej żonie przyszłej, mogłaby jeździć, odwozić dzieci do szkoły. Idealne auto, naprawdę. A przy okazji ja też bym się pobawił tym samochodem, bo ja lubię, jak wgniata w fotel. No przecież już sami wiecie, bo mnie znacie bardzo dobrze. Ja akurat jestem antyfanem pełnej skóry, wolę jednak samochód w Alcantarze, więc tu widzę, że jakbym miał kupować swojego, to byłoby do zmiany. Ewentualnie kupić takiego i oprzeć. Kocham to, lecisz sobie na rozgrzanym już silniku i musisz, o, ale buksują te hamulce, jeszcze są nierozgrzane, dlatego chyba. Partnerem serii Daily Vlogów jest STS, oficjalny sponsor reprezentacji Polski, która to właśnie przygotowuje się do ostatniego meczu w fazie grupowej Mistrzostw Świata w Katarze. Nasz partner przygotował dla was specjalną promocję z kodem HIGHFIVE. Możecie odebrać nawet do 1660 zł bonusu. Co to oznacza? Przy trzech pierwszych wpłatach możecie dostać do 1500 zł, po wykonaniu zadań 60 zł i dodatkowo do 100 zł zakładu bez ryzyka. Ale to nie wszystko. Trwa też akcja Wygraj Mundial na stronie STS, w której w każdym etapie do zgarnięcia jest stówka. Łącznie etapów jest 5. Szczegóły akcji i oferty powitalnej znajdziecie na stronie sts.pl. Link do rejestracji jest też w opisie. Pamiętajcie o kodzie HIGHFIVE i
uprzedzam, oferta jest tylko dla osób pełnoletnich. Wychodzimy z auta. Tutaj stawiam kamerę. Tak na spontanie. I posłuchajcie przede wszystkim jak brzmi. Zobaczcie jak się odpycha od zera. Spróbuję zrobić launch control. To było dobre. Chyba ten launch control się udał. Pierwszy raz w życiu robiłem launch control w track hawku. Ale widzieliście, że auto zmieliło totalnie kaporę. Ja to słyszałem. Wow. Napędy zajebiste są w tym samochodzie. Chociaż nie wiem, czy on ma tutaj serię? Tak, tak, rozbiłem samochód. Wiesz co, Filip? Ten samochód ma, to jest seria, on ma 700 koni? Ja wiem, że on był dłubany, zanim on do mnie trafił, wiesz? Pytam dlatego, bo on nie jeździ normalnie, on nie jeździ jak seria. Zapierdziela, nie? Jest gruby zawodnik. Sok. Pierwszy, drugi, trzeci bieg, on się tak odpycha. Ten przycisk jest naprawdę istotny w tym samochodzie, ponieważ kiedy robisz launch control na trybie track, ciskasz ten przycisk, to samochód wybiera najlepsze obciążenie do zrobienia launcha. Każe ci wcisnąć hamulec. Zobaczcie, do końca pedał gazu i już on jest, no nie będę teraz robił launcha, ale on jest już przygotowany do tego, żeby wystrzelić. I to jest bardzo ważne i bardzo ciekawe, że wtedy on dobiera najlepsze obroty, tak, żeby praca skrzyni była jak najmniej obciążona, żeby on jak najlepiej wysunął do przodu. To wszystko jest naprawdę przemyślane i przez to te osiągi są praktycznie w większości sytuacji realne. Na tyle realne, że auto robi 3,7 do setki. Uważam, że amerykańska motoryzacja jest jeszcze na świecie niedoceniona tak bardzo. I tak jest doceniana, ja doceniam ją od wielu lat, ale naprawdę ludzie, po co kupujecie Audi SQ7? Za takie pieniądze macie, zobaczcie co, za takie pieniądze macie 6,2 litra na kompresorze, silnik od Hellcata. Mamy kawałek prostej. I wiecie, to coś jeszcze zajebiste? Zajebiste jest też to, że ten samochód jest na trybie auto. Myślę, że na trybie snow on też będzie tak przyspieszał. A wiecie dlaczego? No nie, mniej przyspiesza, ale nadal jest to radość z jazdy. Czyli dla żony tryb snow, dobrze. No dobrze, od zera, bez launcha. I już mamy 100. I już mamy 150. Ja pierdzielę. Szok. Samochód jest hitem totalnym, naprawdę. I przy tym jest tak wygodny, że nie mam problemu z prowadzeniem, rozmawianiem, nagrywaniem i tak dalej. No i warto też dodać, że ta skrzynia względem trybu auto, na przykład porównując z trybem track, zmienia się drastycznie. Dużą różnicę można między tymi dwoma, szczególnie trybami, odczuć, ponieważ na trybie track o 68% szybciej zmienia te biegi i to jest 8-stopniowa, przypomnijmy, normalna skrzynia, to nie jest dwusprzęgłówka. Bardzo dobra skrzynia biegów, to jest tutaj top. To przełożenie, to zmiany biegów zajmuje mu, temu track hawkowi, tylko 160 milisekund. To jest SUV 2,5-tonowy. Przypomnę wam, tryb track, trójka. Jeszcze raz wam to pokażę. Samochód prezentuje się naprawdę nie najgorzej. W białym, no, jest ciekawy. Cztery rury wydechowe. Tu naprawdę nie ma żadnego kombinowania. To są prawdziwe, solidne cztery rurska. No i właśnie 70 zł poszło się. O, mam nadzieję, że to słyszeliście. I jestem już praktycznie pod wypożyczalnią Filipa. Od nich wziąłem ten samochód, więc bardzo dziękuję wypożyczalni Just Cars w Starych Bobicach. Oj, ale piszczą. Przekonałem się do niego jeszcze bardziej. No nie ukrywam, myślę, że kiedyś w garażu
będę dzieciaki woził tą furą. I pamiętajcie też o promocji STS. Tutaj macie wszystkie informacje. Bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, do jutra w zasadzie.